Szanowną WKS na Wrocław. Gratuluję w ogóle dobrych występów w rozrywkach młodzieżowych. Słuchajcie, udało się w U17 złoto, srebro w U19, srebro w U15 po walce. I mówi mi wasz kierownik, nie wiem czy o tym wiecie, że Śląsk Wrocław ma 17 złotych medali w seniorskiej koszykówce i 17 złotych medali w koszykówce młodzieżowej. Jest szansa, że wy upytaj, że tego nie zrobił, że wy to pobijecie. Panie trenerze, przygotowania do turnieju nie będzie łatwo, bo nie było za bardzo dużo tych przygotowań, ta wasza liga taka mała, nawet chyba nie zdążyliście dokończyć rozrywek. Zgadza się, w tym roku nie było ligi 14 na Dolnym Śląsku. Zagraliśmy tak na dobrą sprawę 4 spotkania w formie może być turnieju. Więc tak to wyglądało. Przede wszystkim graliśmy ze starszymi przeciwnikami widzę 15, więc tak wygląda nasz sezon. Więc jeśli chodzi o 14, to no będziemy mieli szansę się gdzieś tam sprawdzić z rówieśnikami w tym roku. Zobaczymy, no nie ukrywam, że mieliśmy ciężki sezon, jeśli chodzi gdzieś tam o grę, o trenowanie, natomiast przyjaźń, zagrać 3 dobre mecze, zdobyć kolejne doświadczenie. Fajnie, że ty jesteś razem z nami, kapitan drużyny. Powinni wiedzieć wszystko, kto jest kapitanem. Kogo macie na myśli? Żory, Tarno i Słupski. No ciekawa, bardzo ciekawa grupa. Będzie się działo. Jakie twoje marzenia, cele na turnieju? Znaczy, tych, co będzie w półfinale, to i tak już zostaje do końca do niedzieli. Budżet jest, rodzice przyjadą. A skąd to wiecie, że nie przyjadą? A może wam zrobię niespodziankę. Zapraszamy kibiców Śląska Wrocław. Bo my... Mamy kibice Śląska Wrocław. Znacie to? Znacie ten śląski przyśpiewek? Pozdrawiamy! Oglądajcie nas! Statystyki na żywo! Okrzyk sportowy! I uczcie się tych przyśpiewek, bo to naprawdę kibice sami stworzyli te piosenki. Ja się tutaj puszczam. Dawajcie okrzyk. Cześć! Dziękuję. Zapraszam Tarnów.